Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Titled Tuesday, 4 kwietnia 2023. Gramy 11 rund tempem 3 minuty plus 1 sekunda. Bardzo dużo silnych zawodników przed nami, między innymi jest Jan Krzysztof Duda. Mam nadzieję, że będzie się grało dobrze Mam i nadzieję. przyjemnie i jakoś to będzie, mam nadzieję, szło w miarę okej. Jestem teraz na żywo na Twitchu. Jeżeli ktoś chce oglądać, to zawsze można na Twitchu oglądać o godzinie 17 we wtorki. Mam nadzieję, będę się starał w każdym razie grać te Titled Tuesday. Ostatnio był niewypał totalny, ale mam nadzieję trochę wrócić na tory rozgrywania tutaj tego turnieju, na dobre tory, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Dobra, tutaj moi drodzy, jeszcze tylko szybko sobie ustawię coś do picia i za chwilę zaczynamy. Sorry, ale mózg trzeba nawodnić. Już tutaj sprawdzam. Cześć Ramzes, witam cię serdecznie. Dzięki serdeczne za powodzenia. Wam również życzę dobrej zabawy oraz na powiedzmy jakiejś tutaj edukacji, mam nadzieję. Chociaż jak będę za dużo gadał podczas partii, to się pewnie nie skupię. Postaram się to jakoś dzielić, żeby to miało ręce i nogi. Sprawdzam, czy tu wszystko działa. Tak, jeszcze podgłośnie nieco ruchy, żeby dobrze działały. Okej. Czy będzie dzisiaj 7 punktów? No, nie wiem. Jest to trudne zadanie, aczkolwiek ostatnio sobie zagrałem Kings Arena, wprawdzie na 3 minuty. Ale trochę się rozegrałem, powiem szczerze. Mam nadzieję, że te początki są najtrudniejsze, te 2, 3, 4 turnieje słabe. A jak będzie dzisiaj, nie wiem. Oby te partie były dobre. I żeby też głupio nie przegrywać, co nie? Bo tutaj wiadomo jak jest. O, cześć Piotruś, witam cię serdecznie. Witam też Pola Millara. No tak, dawno nie było streama z Titled Tuesday. To prawda. Postaram się troszeczkę wrócić do tego, żeby miało to ręce i nogi i żeby to grało jak należy. Dobrze, moi drodzy. Za kilka sekund zaczynamy. I za moment jedziemy. To jest pierwszą partią. No i okej. CM. Z Norwegii. Nie z USA. Z Norwegii. D4, D5. Okej. Lecimy. Na razie debiut, nic się nie dzieje. Tutaj zbijemy sobie na D5, jeżeli jest B6. Dobra, zbijemy. A3 się zawsze przyda. Wieża C1 również się bardzo przyda. Pewnie C5 zagra. Ja bym na jego miejscu tak zagrał, jeżeli grałbym te schematy dokładnie. Goniec E2. Roszada już musi być w pogotowiu. Czy taki ruch C4 jest też ciekawy? No właśnie. No dobra. Pozwolimy mu zagrać B5. Będę musiał jakoś rozbić mu centrum. Spróbujemy tak. Niestandardowo po wybiciu. Chyba pionkiem w ogóle, żeby gońcem zagrać i spróbować tu uderzyć. Pionkiem. Wydaje się to dziwne, może jest to słabe, nie wiem, ale tak czuję, że tak muszę, żeby otworzyć linię i tutaj spróbować uderzyć. Goniec F3, hetman D2, wieża D1, taki jest plan. Potem gońcem można ruszyć w sumie F4, o właśnie, gońcem można ruszyć i spróbować F4, wprawdzie tu osłabię. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, witam, witam, witam. Hetman D2, najpierw zacznę takim ruchem, żeby mieć w zanadrzu wieża D1 i tu. Wieża C8, właśnie, tak. Dobra, wracam gońcem, żeby mieć opcję taką. Obiektywnie patrząc, chyba czarne są dobre w tej sytuacji. Dobra, królem zwiewam, bo chcę F4 zagrać. Ale może on też tak planować. W sumie B5 będzie dla niego dobrym ruchem zapewne. Okej.
No F4 gram. I potem gońcem, jakoś tak gońce ustawię sobie i tu spróbuję celować. Koniec F3. Możliwe, że on wie, że będzie zdwajał. Ale teraz mam taką opcję wieża C4 chyba. Tak, wieża C4 mogę zagrać. Jeżeli on zagra jakiś... No właśnie, teraz to już nie mogę. Okej. Dobrze to przemyślał. Tak, chytrze sobie zagramy. Nie, nie mogę tu, bo stracę pionkę. Krzysztof, myśl. Dobra, goniec F2. Tu wzmocnimy. Będziemy pilnować tu lepiej. Spróbować troszkę zagrać może bardziej twardo, jeżeli mogę się tak wyrazić. W sensie zagrać brzydkie szachy, ale może bardziej takie solidniejsze. Tak, zagram. Tu cały czas nie może. Na szczęście pilnuję. A G4 i już F5 planuję z drugiej strony. F5 po prostu planuję zagrać. On G6 powinien. Ale F5 bicie, bicie, to można rozważyć. I wieża G1 można bardzo rozważyć. Mam nadzieję, matemat szach, że dziś do końca. Mam nadzieję. Też na to liczę. Co? To tu? Nie, no okej. No dobra, bije. A tu, 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 tu. Tu, tu. Wjeżdżam tam. Czy to jest wygrana? Tu, 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 tu. Można odbić tam. A to będzie szybsze. Ile mam czasu? Minuta 29. Nie, chyba przepchać tu, wieża D7. On mi zbije tu. Tu królem odejdzie. I tym pionkiem będę szedł. Ojejku, nie podoba mi się to za bardzo. A nie, wieża C7. Dobra, 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 dobra. Gramy tak. Gramy tak. Tak. Ok, muszę być. To może mi zbić, ale to chyba nie będzie dla niego ok. Lepiej tego pionka dla niego wziąć, mi się wydaje. A tu wieża C7 zawsze będę tu bronił. Tu, tu. Ciężko stwierdzić. No tak zagrałem, bo. Bo dosyć forsownie to poszło. A zbił tego dobrego pionka. No muszę tak, to pilnuję, ale grożę tym ruchem. Aha, bo on odejdzie królem, to ja sobie machnę tego. A nawet tak można. Nie przewidziałem. Dobra, idę tym, tym, żeby drugiego pionka. A no to tutaj przesadził. No to hop. To przesadził, to błąd popełnił. A to teraz tak. To teraz jest wygrana. No to teraz wygrałem. Dobra, przeciwnik pomógł. A ciężko stwierdzić, co to było. Okej, mamy to. Mamy pierwsze zwycięstwo w pierwszej partii. No dawno już tego nie było. Bardzo dobrze, Krzysztof. Zerknijmy sobie tak na szybko, gdzie tam były jakieś błędy. Niby zero poważnych błędów, ale tak wyczuwam, że coś tam można było zagrać lepiej, albo on coś wypuścił, goniec. A tutaj źle pograłem, co? Trzeba było zbić. Zbić i zostawić mu wiszące pionki. Ten ruch C4, tak czułem, że to będzie dla mnie kiepskie, bo już ocena silnika się zmienia na korzyść troszeczkę czarnych. Ruszada, tak. On wybił. Ciekawe, czy za kilka ruchów tutaj silnik wskaże coś. No goniec C5 niby, ale to już dokładnie trzeba grać, widzę. Powinien napierać pionkami, to się też zgadzam. Taki ruch H1 to są dzikie, dziwne ruchy. Przeciwnik pomógł po prostu. W
wcześniej dorobić, bo on by się mu zasłonił. Wieża C7, wieża D2 jak zagrał, zaraz do tego dojdziemy i pokażę. Tak, tak, o, tu źle zagrał, tu źle zagrał, podstawił. Tak, tak, tak. I faktycznie ten ruch wygrywa, co zagrałem. Zobaczcie, jaka duża przewaga, a jeszcze tego nie czułem do końca. Tak, tak, tak. Tu. A F5 pokazuje. Ten ruch też daje radę, bo tutaj jak zagram od razu tak, to jest wieża D8. Jak bije, bije, to cały czas wieża pilnuje tego pionka, a tą wieżą nie mogę tam dotrzeć, więc nie, ten ruch nie wygrywa od razu. Tak, on zagrał. Tu to podstawił już, co nie, ale to no tak, to pokazuje wygraną, spoko. No to dobrze. Tutaj to już poszło łatwo w miarę. Czyli on się pomylił. No dobra. Mamy punkcik, słuchajcie, tyle co Jan Krzysztof Duda. Cześć Kocichowski, witam serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak już jesteście na żywo, to też już wam ogłoszę, choć szczegółów jeszcze nie zrobiłem, a żadnego komunikatu, ale 3 czerwca w sobotę robię zjazd szachusiów dla osób dorosłych w Olsztynie. Jest to, jeszcze raz przypominam, sobota, w godzinach popołudniowych zaczynamy, ale szczegółów nie znam. Trzeci rok już z rzędu to robimy, więc mam nadzieję, że jakaś tam frekwencja będzie. Pewnie liczba miejsc ograniczona będzie do około 40, jeśli chodzi o grających, ale zawsze towarzysko również można przyjechać, a potem sobie też towarzysko pograć. Więc tak naprawdę nie chcę ograniczać tutaj ilość miejsc, ale tak w turnieju to pewnie z no 40 osób się zmieści, góra 50 może damy radę, że tak powiem, bo na więcej po prostu lokal nie pozwoli. Dzień dobry, Katarzyno, witam serdecznie, dzięki bardzo. No dzisiaj zaczęliśmy od zwycięstwa, więc mam nadzieję, że teraz w drugiej rundzie spotkam jakiegoś tuza szachowego, ale byłoby fajnie zagrać z kimś takim bardzo mocnym typu Jan Krzysztof Duda, byłoby świetnie. No ale zobaczymy. Sobie na razie cierpliwie poczekamy. I za moment będzie druga partia. Okej. Coś tu mi się odłączyło. Mam nadzieję, że nie, bo jak zwykle coś tam mogę na tym Twitchu przesadzić, ale nie, wszystko działa. Dobra, bo ja sobie wyłączyłem przeglądarkę, u was wszystko było dobrze. Czy grałem kiedyś z Dudą? Miałem przyjemność zagrać z Jankiem jeszcze nawet na żywo. Janek miał wtedy około 2700. Grałem z nim Blica. Tak. To było parę lat temu. Miałem okazję. Dobra, nie mamy arcymistrza, mamy jakiegoś gościa 2700, prawie 2800, mistrz międzynarodowy, to jedziemy, skupiamy się. Może tym razem tak. Zagram A4, lubię to posunięcie. Pionkiem zbił. To mnie zaskoczył. Tu spróbujemy. Tu już grozi ruch koniec F6. Hetman E8 wydaje się, że musi zagrać.
właśnie, w ten sposób się uratował od wszelkich związań. Pytanie, co dalej tu zrobić? Wszystko powymieniam, to też niedobrze. No dobra, zagram sobie po prostu tak i tu przytrzymam skoczka. Troszkę za dużo czasu mi to zajęło, ale na pewno tutaj u niego podejrzanie jest, ale to nie jest tak, że to jest jakaś wygrana białymi. Chce mi dać mata, co? Jeszcze jak tak zagram, to też będzie fajnie. E4, nie wpuszczę tutaj skoczka. No czy on może zagrać teraz pewnie? Nie, nie może, bo tutaj plasnę. Dokładnie, to teraz E4. To wszystko przytrzyma. Przytrzymam ten punkt. Tak i tak gońcem sobie na spokojnie pograć. Zawsze B trzymam. OK, wracamy. No dobra, wracamy na E2 grzecznie. To, że wycofuję figurę, to też nie ma chyba jakiegoś... Może mieć znaczenie. Tak. A, podstawiłem pionkę, nie? No właśnie. Czyżby na pewno? Aj, hetman B4 miał. Tego nie zauważyłem. No to dobra, to jestem bez piona, no. A to może chwilowy zabieg. Wieża D2 przeoczyłem. No Krzysztof. No nie, no. Ale jestem słaby. Nie, no co ja pograłem, ale fatalnie taktycznie dałem się porobić, jak dzieciak. No ja tam jeszcze na końcu jest szach, to mi zbiera figury po prostu. No łatwe liczenie, no biję tutaj, ja mu biję tu, on mi zbija. Tu szach, odchodzę. Bierze mi. Nie wiem, tu mi bierze, tak. Ja zostaję bez figury. W sumie nie wiem, nad czym on myśli. Ale pograłem. Czy możemy myśli nad tym ruchem? Ależ pograłem słabo. Właśnie. No, bez figury zostałem. No to boli, wiecie co, to właśnie mnie, powiem wam, wkurza, po prostu wręcz wkurza takie słabe granie w ogóle. Kurcze blade. Tak się dać zrobić. Już patrzymy, te moje słabe granie tej pozycji. A dobrze mi tutaj szło. Ja czuję, że miałem go w pewnym momencie, tylko nie potrafiłem tego wykorzystać. Jest takie przeczucie, tylko jeszcze nie wiesz, co zagrać. Dobra, bicie, bicie, tutaj i on hetman E8. Ale zobaczcie, ocena silnika nawet nie jest jakaś wysoka, a czułem, że tutaj już jest dobrze w miarę. Tak, no dobra, pozycja jak pozycja. Tak, tak, tak. Tutaj. Skoczek, no się zaczął rozgrywać. Skoczek tu. No koniec C2, C4, jakiś król H1, H3, co? Wymiana wież, normalna pozycja. Nie podstawiam żadnych pionków. A co ja zagrałem? No oczywiście, i podstawiłem pionkę, i od tego się zaczęło. No i tutaj dałem plamę, ten ruch kompletnie przegrywa wieża D2. A co, taki ruch jeszcze działa? Aha, hetman C3 jeszcze w miarę działał i nie musiałem tracić figury. No właśnie, kurczę, nie dostrzegłem takiego ruchu, bo na końcu jeszcze wisi skoczek. A tu zagrałem w ten sposób, czyli ruch kompletnie przegrywający. Taktyka, taktyka, dobra, to nie ma co patrzeć. Szkoda tylko, no, w
W tej sytuacji, no nie wiem, tak zagrać powiedzmy. Goniec C5. No to jest normalna pozycja do gry, no. Może szału nie ma białymi jakiejś przewagi, ale można grać. Właśnie, to jest to. Zawsze jak trafiam tutaj, ja muszę ograć jakiegoś lepszego zawodnika, żeby trochę wiatru w żagle nabrać, bo no tak nie może być, że za prosto po prostu oddaję tutaj gościowi partię. No tak nie może być, dlatego coś tu trzeba. Trzeba coś tutaj poprawić. Dobra, spróbujemy. Może trochę inne debiuty, w sumie też mógłbym zagrać jakoś inaczej. Popróbować sobie tak zwyczajnie poprzesuwać. Dobra, coś pomyślę tutaj, żeby coś pozmieniać. Tak patrzę teraz, czy grają jacyś jeszcze dobrzy zawodnicy. No Janka nie widzę. No, aby się tutaj na naszego Dudę popatrzyło, ale chyba Janek skończył. Tak, Janek ma 2 na 2, no to wiadomo, dobrze. Czy pojawi się coś jeszcze przedpremierowo na ekspercie, czy dopiero całość? Michale, zastanawiamy się nad tym. Kurs powstaje. Zastanawiamy się, czy nie udostępniać jakichś tam modułów. Nie wiem, wolelibyśmy w całości udostępnić. Aczkolwiek pomyślimy, damy znać, jesteśmy w kontakcie, bo muszę to skonsultować też z Pawłem. Sam tej decyzji nie podejmę, więc zobaczymy. Ale na pewno teraz macie w ramach podziękowań też dodatkowy mini kurs. Uważam, że bardzo dobry jest z tego E4, E5 czarnymi. Bardzo ciekawe podejście tam jest po E5, więc warto sobie skorzystać. Sam staram się już powoli wprowadzać to do swojego repertuaru, więc polecam, bo bardzo ciekawe podejście. Czarnymi. Jeżeli chcemy grać E5, E5 na E4, E5, to macie tam już dostępne. No dobra. Dwie rundy za nami. Tutaj trochę dałem ciała, ale zapominamy o tym. Jedziemy dalej. Blaflobil. No, na razie nie można nigdzie kupić, bo ja nie sprzedaję tego ciągle, tylko w okienkach 7-dniowych. Trzeba być u mnie na mailingu albo śledzić socjale, żeby wiedzieć co i jak. Ale temat jest wielki i myślę, że piękny. Więc gratuluję osobom, które dołączyły, bo wiem, że to będzie coś fantastycznego. Zresztą jak szachowe fundamenty, to wszystko zależy od poziomu. Z szachowych fundamentów też jestem dumny. Ludzie są zadowoleni, więc tylko się cieszyć, no, że coś się fajnie udało i praca jest dobrze zrobiona. Skąd w ogóle E5 się pojawiło? Bo chyba twoje jest C5 i G6. Tak, ale trzeba się rozwijać. E5, ale bardzo ciekawe, inne podejście, niestandardowe. Troszeczkę. Dobrze, mamy tutaj E4. No dobra, to zagram E5. Może się coś tutaj uda, nie? Gość 2500, to niezłe. Ale właśnie na to się nie przygotowywałem. Aczkolwiek wiem coś tutaj, jak grać. No to będą takie suwanki zapewne w tym momencie. Niestandardowo też jakoś tutaj spróbuję pograć. Typu skoczek E7. No, takie tam szaszki. Taki ruch. Spróbujemy, bo w sumie tu nie mogę zagrać, ale dlaczego skoczek B4 ma nie stanąć? Przerzucić się potem tak. Zobaczymy. Jakiś F4. No właśnie. A niestandardowo zagram mu tak. Tutaj zagra, co? Potem F6. Tam się przestawić. Chcę tutaj dać mata. Plan dziwny, ale. A, udało się jednego sprowokować do takiego bicia. Dobrze, to jak odbiję tym, to sobie wrócę. Przestraszył się trochę. Dobra, przejdę hetmanem tędy. Chociaż nie, tu dostanę plaska. Dobra,
wieża E8, żeby mieć rentgen. W sumie po B4 co zrobić? Bić? Trochę chyba nie bardzo. Hetman się pulta mi troszeczkę. No nie wiem, wieża D8. Bardzo, bardzo nie moja pozycja. Okej, wracam. Podkulam ogon i wracam. To jest na pewno gorsze czarnymi. Pograłem trochę źle. Ale taki ruch może? Co? Prawda? To może być dobre w sumie. Dobra, tak. Aha, szach jest niebezpieczny. Muszę tak. Szach jest bardzo niebezpieczny. Gońcem, a hetmanem również. Tak, i bronić się. Okej, tak, jeszcze się bronię, bo tutaj bronię skoczkiem. Teraz jakaś wieża, szybki hetman do obrony. Coś w tym rodzaju, wieża może tutaj. Jeszcze zobaczę, bo skoczek może wejść. Ha, tu pionek mi wisi, no ale to może nie mieć znaczenia teraz. Ale wziąłbym chyba na jego miejscu pionka. I potem tego. Nie wziął. Tak. Tak. Okej, okay, tutaj plas, plas, plas. Wieża broni. Tu? Nie, tak nie mogę. Oj, bardzo muszę uważać. A tak? Spróbuję wymienić. Hetman zawsze coś tam podziała. Ale robi się niebezpiecznie. Skoczek D5 jeszcze jest wejście bardzo nieprzyjemne. Wow, to aż tak sobie tutaj pogrywasz? Ciekawie, ciekawie. No dobra, idę tak. Tutaj szybko spróbuję. To jakieś poświęcenia są, na pewno. Coś tu się zaczyna dziać. No jeszcze jak tak zbije, to tutaj odbije królem. W ogóle tak może zagrać. Skoczek tutaj bije. Wow, to tak można? To chyba muszę tutaj zbić, to nie ma za dużego wyboru. Troszkę odetchnę teoretycznie, bo nie będzie tu poświęceń, skoczek mi zawsze broni. Tak, białe mają lepiej, ja wiem. Tutaj, tutaj. Co odpędzić? Uciekaj, skoczek. Znaczy tutaj zbijasz, dobra, zbijam tutaj. Słyszę taki ruch też. Podstawił? Nie, nie podstawił. Nie podstawił, nie podstawił. Nawet ładnie zagrał. Wieża tutaj. No bronię twardo. Tu mam G5 zawsze. Okej. O la Boga. Co tu grać teraz? Ładnie zagrał, muszę przyznać. Dobra, gram tu, żeby go nie wpuścić. Bronić się muszę.
Aha, bo tu jest jeszcze strzał. Tu wisi. Dobra, tak, no co ja mogę? Jest ciężko w tej pozycji. Bardzo ciężko. Ma kilka sekund, może się uda coś go szukać. Czy to będzie piekielnie trudne? Wygrałem? Wygrałem na czas. Masakra. Wyjście z wora, pierwsza klasa, słuchajcie. Wyjście z wora, pierwsza klasa. Zagapił się ptaszek, no. Ale tu jest koniec świata, nie? No wiadomo, wygrana. Zobaczcie, co się dzieje. Ciekawe, czy miał mata w kilku ruchach gdzieś, bo tutaj po prostu starałem się tak uważać, żeby... Żeby czegoś nie podstawić. No, grałem jak Cajmer tę pozycję. Zobaczcie, jak się dzieje. Dostajesz, grasz dobrą pozycję i przegrywasz, co nie? Grasz beznadziejnego wora od samego początku i jakimś cudem wygrywasz, no. Tego powinni zakazać. Ale no, wy wiecie, jak to jest u mnie. Wyjście z wora to jest klasyka, no więc wyjście z wora mamy zaliczone. Teraz trzeba zaliczyć jakiegoś dobrego zawodnika i wygrać normalną partię. Tak, żeby morale sobie podbudować, bo jest masakra. Aż to... Wyższa szkoła wyjścia z wora. O, bardzo dobry temat będzie. Tytuł w sensie. Wyższa szkoła wyjścia z wora. Profesor wychodzenia z wora. Masakra jakaś. O rety. Ale emocje takie partie przysporzają. No gość się też zagapił. Wiadomo, jak się atakuje, to też się tam chce ruchy dobre wykonywać. Ale doświadczony zawodnik na pewno troszkę szybciej pogra i tam jakieś ruchy zrobi. Jakieś, powiedzmy, normalne, żeby trochę czasu nabić i tam coś w międzyczasie wymyśla. No tak to doświadczeni zawodnicy grają, nie? Ale dwa punkty, gościa tam 2500, jakimś fartem, dobrze jest. Póki co sobie gramy dalej. Zobaczymy, jak będzie szło później. Na razie, nie wiem, co powiedzieć. O, dobra. Tyle w temacie. O, masakra. Łyczek wody. I lecimy dalej. Za chwilę partia numer 4. Ktoś tu jeszcze gra z silnych zawodników. Jakiś nasz Polak gra. O, to typowy remis. No ale próba wygrywania zawsze mile widziana, oczywiście, ale trzeba się umiejętnie bronić. No, właśnie, i widzicie, i to jest też taka sytuacja, gdzie to jest remisowa sytuacja, a jednak spadł czas, nie? Się zamyślił tutaj chłop. No dobrze. A, już gramy. Z Peszką gramy. To jest bardzo młody, bardzo silny człowiek. Okej, okay. Lecimy. Bardzo dobry zawodnik. Jeszcze jakiś czas temu z nim wygrywałem na Liczesie. Niezły jest chłopak, bardzo dobry. Okej. No mamy królewską indyjską. Zagram tutaj C5 i spróbuję skoczka przerzucić. No tak, on będzie mnie atakował na tym skrzydle. Ja tutaj będę coś próbował
Wieżę na F8 przerzucić z powrotem. Trzeba i zagrać F5. Jeżeli skoczkiem mi wleci, tak może też zagrać to tutaj. Otworzyłem sobie gońca przy okazji, to pomoże mi w zagraniu F5, ale skoczka też na F4 sobie wrzucę, to taki mam plan. Zawsze A6 mogę wygonić tego konia na chwilę, ale B6 się osłabi, więc na razie z tym nie będę się śpieszył. Wprowadzę sobie tu skoczka. No królewsko-indyjska właśnie taka jest. Albo ty jego, albo on ciebie. Kto szybszy? Wrócił skoczkiem. Ok. To w sumie ciekawe. No, F5 zagrać trzeba. Bez dwóch zdań. Skoczek po prostu chce pilnować pewnie pola E5. Tutaj tego gońca wymienić, no można chyba by próbować teraz go wymienić. F4, G5. O! A, zbił. Ale to jest w sumie ciekawe, że on mi zbił. Czy E5 wchodzi? Nie chyba. A to ja mam tutaj strzała, co? Aha, zbiję hetmanem, zbiję tu i on tak. Nie zdobywam niczego, co? A to może być dobre, tak. Tak, a może w ogóle zbić. No właśnie, on może to zbić. Nie mogę odbić, bo wieża E1. Okej, okay, dobrze sobie to wymyślił. Spróbuję wymienić hetmany zatem. Też chyba nie jest najgorzej. Ale ładnie taktycznie to obmyślił. Wrócił. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy. G5. Wieża E1 będzie mi groził tutaj strzałami. Trzeba jakieś wieża E7 zagrać. A nawet tak zagrał sprytnie. Dobra, niech będzie tutaj. Chociaż H5, żeby go tam cisnąć czy trzymać. No dobra, okej. Zbijemy. Tu mi wybije, wybije. Dobra, wybijmy. Tak, spróbuję. Skoczek F8 dobrze stoi, bardzo dobrych pól pilnuje. Grać z młodym takim zawodnikiem, powiem wam, że nie jest łatwo. Bardziej, że... On chyba ma teraz taką... Nie wiem, ciężko mi ocenić tą pozycję, czy to nie jest remisowa, czy to nie jest lepsza białych trochę. Ze względu na bardziej odkrytego mojego króla. Jedno jest pewne, debiut był rozegrany całkiem nieźle, ale można pewnie było coś lepiej jeszcze docisnąć. Może zbić jednak Białopolaka mimo wszystko. Okej. Okay. No dobra, próbujemy. Zawsze tutaj spróbuję wymienić i podejść królem. No to co? Będziemy remisować. Pionka podstawiłem! Ale jestem dzięcią! Krzysztof! Ależ jesteś dzięcią do potęgi, co nie? Ale jestem na siebie zły. Jak można tak grać? Dwa piony mniej, kompletna przegrana, no. Kompletna przegrana.
Ależ podstawiłem, no jak po prostu amator, król G7 miałem zagrać, albo król, cokolwiek, no. Jak tak można? Cienki i zły. Jestem cienki i zły na siebie. Nawet nie wiem, jak to rozgrywać teraz. Masakra jakaś. Tutaj mam jakąś szansę chyba zremisować, bo pionka biorę, nie? Mógł dać szacha i wygrywać. O Jezus, co ja zagrałem? Tu podchodzi przecież Krzysztof! No dzięcioł, dzięcioł. Gdzie tu się rezygnuje w tej partii? Jak to się rezygnuje w tej partii? Chcę się poddać, nie? A, tutaj. Nie. Gdzie tu się poddać? Ej. Tutaj jest, dobra. Kurczę blade, wiecie co? Ona nas masakra jakaś. Aż zerkam. Przegrałam z jakimś 14-15-latkiem, wiecie? To jest bardzo dobry zawodnik generalnie. Ale nie powinienem przegrać. Kompletnie nie powinienem przegrać. No tutaj można zbić i grać po prostu normalne debiuty. Wieża E8 jest złe. Bicie na D4 jest dobre, tak? Okej. Okay. Będę pamiętał. No tak, bicie tutaj i po prostu wieża E8. To wynika z braku ogrania i znajomości, ale tutaj debiutu oczywiście, znajomości, dobrze debiutu. Na tym poziomie trzeba znać niuanse, ale mi się to podobało. I teraz pytanie, dlaczego nie zbiłem tu? Czy to nie było złe? To według mnie dobre było takie na grę, żeby on nie miał białego Polaka. No właśnie. Tak poszło, on mi zbił. Jakby się trochę wyrównało. A tu zbiłem. Co, hetman F6? Też hetman F6 rozpatrywałem. Wydawało mi się, że to jest w porządku pozycja. Pewnie tak było. Się trochę zacząłem odsłaniać. No tak, jednak oceniłem faktycznie, że... Znaczy myślałem o tym, że on ma lepiej niby trochę. Hetman G4, dobre. Też dokładnie trzeba grać tutaj białym, bo król jest troszeczkę odkryty. A tu podstawiłem totalnie jak amator. Ciekawe, czy w końcówce miałem remis. No tutaj król G7 oczywiście, no... Po prostu zapomniałem pionku H6. Już miałem w głowie, że on musi iść tylko tutaj, ja wracam, nie? O, to było straszne. Ale młody wydaje mi się, że w końcówce troszkę jakby wypuścił. Zaraz zobaczymy, co silnik na to. Cały czas wygrana. O, właśnie, wypuścił. Zobaczcie, widzicie? Wypuścił. Królem trzeba było iść. Zagrał tu i wypuścił szach i wziąłem pionka. I to niby remis jest. Czekajcie, stop. Tu. Właśnie, dlaczego ja nie zbiłem pionka tutaj? Hello. Wróciłem, tylko dałem mu jeszcze tempo do gry. Bez sensu. Teraz już przegrana. Skoczek E8. Jak to dokładnie trzeba w szachy grać, słuchajcie. Szkoda. No tak, nawet jak tutaj zbiję tego pionka, to faktycznie to nic nie daje. Tutaj on trzyma, a ten pionek dochodzi. No dobra.
Powiem szczerze, że nie powinienem przegrać tej partii. Nie powinienem przegrać tej partii, ale nie jest źle. Są 2 punkty na 4. Nie jest tak najgorzej, biorąc pod uwagę, póki co jest jakaś walka. Tylko gdzieś tam wypuszczam jednak w jakichś tam taktykach i niedopatrzeniach, prostych przeoczeniach, więc to na pewno praktyka jeszcze troszeczkę internetowa, więcej trzeba pograć. Dobrze, nie zapeszajmy, na razie 2 punkty są, gramy dalej. No i tyle. W ogóle ten zawodnik, z którym grałem, to był też jakiś mistrz świata do lat 12 czy 14, trzeba by poczytać o nim. No, ma jakieś tam pojęcie o szachach, chłopak. Non stop siedzi w tych szachach, więc fajnie. Fajnie, dobra. Czy partie wszystkie się skończyły? Skończyły. Czekamy na rundę numer 5. Cześć i czołem, witam serdecznie. Czeskomowy 2000-2050 ranking jak na 15-latka, który zaczął grać 1,5 roku temu, to dobry wynik? Dobry wynik, zdecydowanie. Dobra, moi drodzy, czekamy sobie na rundę numer 5. Wyjście z wora było. Tutaj mnie, kurczę, ograł. Jakoś tak nie wyczułem. Bicie na D4. No tak, bicie na D4, normalna gra. Tak, tak, widziałem, że Pakraza przegrał teraz z Dudą. Widziałem. No ale przynajmniej z nim zagrał. No też jest fajnie, co nie? Dobra, czekamy sobie na rundę. Szybko, runda numer 5 poprosimy. Czeskom zawsze tam sprawdza, pewnie po 4 rundach tych cheaterów potencjalnych odpukać. Zawsze na te przerwy, słuchajcie, narzekałem, takie krótkie, po 4., po 8. rundzie. Nie lubię tego bardzo. No po prostu tego nie lubię. Albo jedziemy ciągiem, albo sobie robimy przerwę 5-minutową po każdej partii. Jakieś kurcze blade, no szkoda, szkoda. Turnieje na pewno według mnie są lepsze na Lichesie, aczkolwiek design na Chess.comie jest bardzo ładny, więc to też może przyciągać. No i chess.com, co nie? Ale Lichess uważam też jest fajny. Jeżeli mam tutaj coś o platformach napomknąć, to turnieje na Lichessie są zdecydowanie chyba lepsze. Lepiej to jest zorganizowane, nie ma przerw i tak dalej. No dobra, a nie istotne. Title Tuesday jest na Chess.comie i tutaj gramy. Proszę troszkę szybciej, żeby te rundy poszły. Mamy? Mamy przeciwnika. D4.
jest królewsko-indyjska. System Averbacha sobie zagramy. C5. Okej, powrót. Witam serdecznie. Pójdziemy sobie na ostry wariant. Co bierze E8, F3. Tutaj bić nie wolno, bo jest strzał na E4 i hetman wchodzi z szachem i odbija. Więc pionek H6 jest zatruty, ale ten pionek mnie na razie nie interesuje. Ok. H4 zagram, żeby tutaj wejść skoczkiem. Aha, tutaj A4. Czekam na skoczka D7, dokładnie, żeby zagrać skoczkiem i wejść tu. Ok, to się udało. W ten sposób zagrać. I będę mógł sobie zrobić krótką roszadę, schować króla. Tutaj będzie wjazd. Jest krótka. No F4 niestety nie mam, bo skoczek wejdzie tu. Nie, ale nie można mieć wszystkiego. Tak. To co, nie zdobywam pionka? Przecież zdobywam. Tutaj biorę. On na B2, ja na D6. Zdobyłem pionka. Jestem z tego powodu zadowolony. No dobra, tak, żeby bronić. A co będzie dalej? Z tym fantem tak zagram, żeby mieć taką opcję. Tutaj się schowam. Ok, schowam się. Może tam poceluję sobie. Grunt, żeby tu nie zepsuć sobie pozycji. Tutaj trzymam, taki ruch to tu. Aha, chce mi wybić. Słusznie. Tutaj. Mnie zagrał ciekawie. Zagrajmy F4. O, a tego ruchu się nie spodziewałem w ogóle. No dobra. Biorę. Czy to coś da? Nie wiem, ale próbujemy, bo tak nakazuje logika i pewne schematy, które znamy. Co? Uważnie? Tu, z tempem. Czy to jest dobry ruch? Nie mam pojęcia, ale tu muszę odbić. Króla trzeba uważać. Dwa pionki więcej, ale tego nie czuć oczywiście, bo one są zdwojone. Pytanie, co on dalej będzie kombinował. Jakiś koniec D4 bym grał na jego miejscu. Tutaj. Tak, żeby tutaj odbić. Ciekawe, czy to widział. No chyba nie, skoro oddał mi kolejnego piona. Dobra, jak kolejnego piona mi oddał, to jest nieźle. Dobra, tak. Okej,
Krzysztof taktyka. Hop. O, to jest dobry ruch, bo wymieniam. Wymieniam albo coś zyskuję. Podstawił. Dziękuję. No takie partie to my kochamy. Takie partie to my kochamy, moi drodzy. No i ciekawy jestem, czy jakieś błędy popełniłem. O, chyba tak, jak widzę. Zobaczymy, gdzie. Tak, tak. Ok, wszystko na razie normalnie. F3 tutaj. Ok. H4 może nie jest najlepsze, ale nie, no jeszcze komputer tego jakoś nie karci mocno. Tak, tak. Te czarne uważam, że też grały całkiem nieźle tą pozycję. Tak, tak. Tu już podstawił mi, ok. Bicie. A co lepszego coś jest? Nie, no bicie, bicie. Co? Ja zbiłem tu, a komputer mówi B4. Wow, taki ruch przeoczyłem. Pionki oczywiście nie wolno, a jeżeli tutaj, to tu, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. I zbijam tu. No jasne. Wow. Przeoczyłem B4, bardzo ładny ruch. On wrócił, ale to i tak białe mają piona więcej, jest ok. Grunt właśnie w takich pozycjach przytrzymać, przytrzymać gościa. Żeby się nie wychylał za mocno. Tutaj coś się już zaczyna dziać. Tak, tak. E5. Zły ruch. F5 każe grać komputer. A powiem wam, nie wpadłbym na taki ruch nigdy. Co jest po tym? Że tak, tak, tak. No taktyka, taktyka. Bo tutaj E5 nie wpadłem na to, bo tak mi się wydaje, że już sobie liczę mniej więcej, że jest bicie, bicie i tam wieża na H4, co nie? Więc takiego ruchu F5 nie za bardzo chce się zagrać. Poszło E5, a to jest złe. On powinien zbić, tak? Powinien zbić. Ja bym zagrał tu. On tu. I ja planowałem tak. I wieża E4 nie widziałem. Wow. Czyli te E5 było złe, ale dymek się udał, tak, tak. Tutaj coś on mi podstawił, nie? A, wieża C5 nie wziąłem, teraz pionka, a mogłem. Zaraz, wziąłem. Wziąłem, co jak gadam. Wziąłem przecież, już mi się pomerdało. Wieża C7 tutaj, co tutaj lepiej jeszcze widzi? Nie, no goniec C5, okej. Okay. No i podstawił, dobra. Aż tak tragicznie nie było poza ruchem E5, co się wydawało mi dobrym posunięciem. No dobra, są 3 punkty, no nie najgorzej z 5. Dzisiaj mam wrażenie, że jakoś wolno idzie ten turniej. A już jesteśmy praktycznie na półmetku. No dobrze. Walczmy dalej. Janek ma ile punktów? Wygrał czy nie? Zremisował. Gramy dalej. Tu jeszcze partie się toczą. Remisik. No białe próbują, jakby białe tego pionka zdobyły, to szansa by była, ale to też jest teoretyczny remis, nie? No ale ładnie, 4 punkty, pięknie. Pięknie, pięknie. No tak, tak się da grać. Chess Queen. No to gramy, moi drodzy. No to gramy. Z mistrzynią świata w szachach. Nie lubię grać z kobietami. Dobra, Krzysztof, lubisz grać z kobietami. Uzmysłów to sobie, dobrze mówię, uzmysłów.
Lubisz grać z kobietami, lubisz. Na podstawie poprzedniej partii tutaj wyciągnij wnioski. Wyciągnij, Krzysztof, wnioski z poprzedniej rundy. Trzeba bić. A6, P5. To są stresujące pozycje. Okej. Żeby zagrać F5. F5 grać trzeba. Szybko tutaj reaguje przeciwniczka. No tak, i tutaj chcę zamknąć. Aha, bo ona też wejdzie skoczkiem dobrze na C4. Ciekawie się robi. O, obryta jest skubana. Dobra, tak gram. Bo w sumie nie wiem, czy to dobrze, ale chcę pilnować C4, goń za otworzyć. Sprytnie nie gra F3, bo to trochę osłabia króla, ale goniec H6 będę chciał zagrać, tu przytrzymać też. Tutaj związać, właśnie, związać. Na pewno nie mogę tak zagrać, bo goniec G4. Skoczek pilnuje też dobrze. Może wieża F7 w ogóle. Żeby tu pilnować. Takie geometryczne zagrywki. Okej. Tutaj wymienię to. I spróbuję wzmocnić. Skoczek F6. Tu trzeba pilnować. Skoczek A8 mi się podobał, ale muszę spróbować tutaj otworzyć pozycję. Pytanie, czy mi się to uda. Spróbuję tak. No zawsze skoczek może mnie postraszyć, będę musiał wrócić. Ale zobaczę, co tutaj się urodzi. No właśnie, muszę wrócić. Czy taki ruch jest dobry? Możliwe. Tym końcem tutaj. Z przyczajki staram się troszeczkę pograć. Tu też grozi bicie. Pewnie będzie trzeba wrócić. Nie widzę jakiejś alternatywy dobrej, żeby progresować. Trochę się stresuję, przyznam szczerze. O, tak zagrała jednak. Dobra, rozbijam. Otwieram pozycję. Otwieram pozycję. Koniecznie. No bije, bije. Biję to. Tutaj, tutaj. Tak, zagram na pionka. Tu wisi mi pionek, to widzę. Niestety, dobra. No muszę bronić pionka D6, nie mam wyjścia. Jakaś wieża C8, wymiana wież, para gońców, więc zawsze obronię pionka, a tu nie można. Nie, no można. Próbujemy. No tym, skoczek C3. A tutaj jest nawet posunięcie. Trochę to przeoczyłem w sumie. Dziwnie. Dziwnie, że to przeoczyłem. I tu mam pionki na czarnych polach. No właśnie. Będziemy chciała przeciwniczka tutaj pooszukiwać. Dobra. Czy mam jakieś wyjście? Tutaj może aktywność końcem jakoś złapać.
No tak. Podejdę królem, bo tu na razie się wszystko trzyma. O, to ciekawe zagranie. To daje mi przeciwnika taki ruch jak goniec C5. I teraz szukamy opcji na wygrywanie, żeby się wbić hetmanem. To nie będzie takie proste. Nawet bym rzekł, że to będzie bardzo trudne. Pionka podstawiłem już. No właśnie. Ale tędy też przejdę. Przypadkowo, bo jeszcze mam B6. Aha. A dobrze, 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 dobrze. Tutaj. Tutaj i mam bicie tutaj z szachem. O, właśnie. Ale pionek ucieka. Co to za pozycja jest? Nie, będę w kwadracie. Będę w kwadracie. Mogę szachować cały czas, ale gram tu. Zobaczymy, czy coś mi to da. Aj, mata podstawiłem! Nie! Nie! Nie, tylko nie to! Tylko nie to! Ojej! Tylko nie to! Tylko nie to! Ojej, jak mi się nasuwa na usta teraz takie słowo. O rety! Sekundy zrobiły swoje. Zobaczcie, bo co w tej pozycji? Czy coś dokładniej można? Zagrałem dobrze, król F6, tak? No mogłem, co mogłem. Co to komputer pokazuje? Komputer pokazuje co? A, król F5 komputer pokazuje, żeby tędy uciekać. No pewno. Bo pionek tu tak łatwo nie idzie. Jejku, jak ja pograłem jak Cajmer. Ale to, a to remisuje niby. Tak, szach teraz wygrywa. Ale to trzeba znać takie ruchy jak król E7 i się nie bać. O rety. Tak, tak. No i najgorszy ruch możliwy zrobiłem. Słuchajcie, mat w jednym, co nie? No ale teraz to już nie ma wygranej po prostu. Bożenko. Ojejku. Poczekajcie, tak? Czy taki ruch jest dobry? Zaraz zobaczę. Tutaj. Aha, każe grać tak, ale wiecie, no to się, to trzeba dokładnie policzyć na sekundach, tak ciężko, ciężko. Zawsze tutaj, no zawsze miałem tutaj remis, oczywiście mogłem sobie zagrać tak i remisować, tak, no ale w tej pozycji ja nie mogę remisować, chyba że miałbym bez dodawanego czasu i 2 sekundy, to wtedy tak, ale to ja wiedziałem, że mam wygraną w tej pozycji już, nawet wcześniej sobie zerknę, tak, 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 no i hetman E4 i to wygrywam. I wziąłem dobrze. Mogłem co zrobić jeszcze? Tak zagrać. No ale dobra, no to wszystko jest ok, tak? Tutaj. Hetman D4, hetman B4, hetman D4, hetman D4. No ona sprytnie grała, szukała aktywności oczywiście. Król F6, tak. I król F5, Krzysztof. Tędy uciekasz. Tędy uciekasz. Rety. No po prostu zagrałem... Ojejku. Może święty. Dobra. Po partii trzeba grać następną. Ale jestem zły. Ale jestem zły. Miała farta. Ale widzicie, solidnie tam poszła gra. I jednak opór był.
Był opór. To się też liczy. Kurczę, tylko niewykończone. Ale to boli. Jak niewykończona partia, to boli. Co nie? Dobra, też gram tak. Dobra, gramy w szach. I co dalej? No F3, nie wiem co tutaj grać, ale F3. Niewiarygodne. Nie mogę tego przeżyć, po prostu. No już skalp był, już na. Dramat. Tak nie można w szachy grać. No i trzeba ustawiać takie domki i grać w Tetris Tuesday w ten sposób. Ustawiać się, przestawiać i czekać, i przestawiać się i przestawiać, niczym nie ryzykować, nie. No ale ja to też nie mogę, ja lubię ryzykować, lubię grać sobie po ostro, ale czasami też trzeba chyba przytrzymać. Zobaczycie, że ja wygram z tym gościem na czas. On już ma minutę mniej, a nie zrobiliśmy jakichś fantastycznych posunięć. I tak trzeba w szachy chyba grać, no. Panie Klepikow, myśl pan szybciej. Dobrze, no tak. H5, co to za posunięcie jest? Okej, no dobra. Każdy gra jak potrafi. No już tam nieistotne. Partia jeszcze się nie wygrała, ale na czas wygrywam to już sromotnie. Okej, powrót. Taty bez wypłaty. Skoczek na C2, hetman D2, wieża D1. Jakie to wszystko jest proste, nie? A gość myśli, myśli, myśli. Oby zaraz mi tutaj strzała jakiegoś nie wywalił, bo tak też może być. Ale jeszcze hetman D2 i żyjemy. Znaczy, no wszystko tu i tak jest ok, nie? To w ogóle też taki ruch jest ciekawy, właśnie. Taki ruch jest ciekawy. Myślę, że ten ruch już daje sporą przewagę, no. No i chyba ten ruch daje przewagę, tylko mi się liczyć nie chce. Zaleniwy jestem, ale dobra, gramy E5. No bo tutaj jest proste podważenie skoczka. No gram E5, on będzie musiał odejść. No i co, chlasnę tutaj, on mi chlaśnie, ja to zbiję skoczkiem i wszyscy są zadowoleni. No i już mam wygraną pozycję. A on myślał i myślał i myślał. No hop, hop. Jesteśmy w domu, moi drodzy, no. Król bezpieczny, gońce strzelają. Wszyscy są zadowoleni. Jeszcze na taki ruch trzeba uważać. No właśnie, na taki ruch trzeba uważać. Ale tutaj po prostu jest strzał. Tutaj się trzyma. Więc zagram tak, żeby obronić skoczka, bo jak będzie tak, to gram tak. A jak zbiję, to wtedy odbiję. Pionek na razie więcej. I 2 minuty więcej. Aha, chcesz wymieniać po prostu to wszystko. No okej, czy tu wchodzi mi wieża? Gdzieś wchodzi. To tak, to nie pozwolimy jej wejść. Aha, taki jest ruch. On musiał wrócić i pomyślę co dalej. Może tak zagrać, nawet oddać figurę. Tu? Okej, to tak. Odbiję tym. Aha, tu chcesz wejść. No dobra, jest pionek więcej, no. Gramy na końcówkę. Już chyba nie podstawię niczego. Dobrze. No bronię tego pionka. Okej. Do króla podchodzę. Tak, żeby nie oddać tego końca. Niech się męczy. Aha, tu mi wchodzi. A, tu mi jeszcze wchodzi.
Za optymistycznie wracam. Za optymistycznie to wyglądało. Jeszcze król aktywność jako łapie. Tędy? Dobra, to tak, jeszcze raz. Wygrałem na czas, co nie? No właśnie. A jeszcze mogłaby być walka, co nie? W tej końcówce coś tu zacząłem klepać. Dobra, są punkty, nieważne. Ile ja mam teraz punktów? Ktoś liczy? 4 punkty mam chyba na 7, co nie? Dobra, nie najgorzej. Jeszcze tam partia była całkiem niezła. Okej. Gramy dalej. Zaraz kolejna. Zobaczymy, jak tu idzie naszym zawodnikom. Polish Fighter ma 5,5. No zaraz, dobra, zaraz tu ma runda. Co moment, przyspieszyło troszeczkę. Ale maciora dostałem. Dwa ruchy na remis, jeden ruch na przegraną. Oczywiście, ten najgorszy się zawsze wybiera. Takie są szachy. Takie są szachy. Oliwa sprawiedliwa, wyjście z wora. Przegranie wygranej. Tak to już jest. Janek teraz nie gra partii. Więc co mam go pokazywać? Tutaj widnieje na 12 miejscu. Wszystkie partie się zakończyły. Czekamy sobie na rundę numer 8. W sumie dobrze by było wygrać teraz tą 8. partię. To by był dobry prognostyk na dalszą część turnieju. Trzeba teraz wygrać. Trzeba wygrać, tak. Dobrze, że z rozpędu tu się udaje też tak troszeczkę tych przeciwników wyklepać. Na szczęście. No ale widzicie, zagrałem teraz partię, widzieliście tą partię, no spokojnie, domek zrobiony, troszeczkę więcej przestrzeni, wyczekanie, nie jakieś rzucanie się na gościa i wystarczyło. A on się zamyślił, kombinował. No oczywiście nie zawsze się tak łatwo gra z każdym, ale teraz to wystarczyło, gdy troszeczkę więcej figur na szachownicy jest i trzeba pokombinować i poustawiać sobie strukturę i tak dalej. A zaraz właśnie, dlaczego... Są jakieś partie, ale tu mi nie wyświetla. A, przepraszam, są partie jeszcze. Przepraszam tym mocniej. Już tutaj Janka włączam, bo mi nie wyświetlało. Myślałem, że to jest koniec. Co tu się dzieje? Janek ma wygraną. No, ale fajna końcówka w ogóle, bo porówno. Słaby skoczek, goniec silny. Nie, no tutaj Janek to klepie takie pozycje bez problemu. Wszystko widzi do końca. Wszystko widzi. Ładnie. O, bardzo ładny, dokładny ruch. Nieźle, nieźle. Super. O, zobaczmy, ma Marcina Sieciechowicza. Remisik. Marcin tu gra czarnym kolorem. I walczy o zwycięstwo, no ale to jest remis. Król jest blisko. Mhm. Tak, tak, tu wystarczy się królem trzymać blisko, odcinać króla, a teraz podejść królem nawet tutaj, dokładnie. Ale to już remisik. No, nie można wybić oczywiście. No to już chłopaki się na remis zgadzają. Okej. Okay. Jeszcze na horyzoncie jeden Polak. Znowu wieżówka. Paweł Sowiński. Młodzi to mają te rankingi. Broni końcówki. O, przegrana. Fiu, fiu. Przegrana się zrobiła.
Ale 117 posunięć, jaka piękna walka. Oj, tutaj już pięknie pograł arcymistrz. Okej, no to lecimy dalej. Mistrz międzynarodowy. I myśli. No tak. Te ruchy to klasyk. Dobra, gramy H5. Choć pewnie koń F6 było też w porządku, ale niech będzie już H5. Od razu. Chce mnie wyjaśnić od razu. To tak. Nie wiem, czy to nie jest za szybko. Mam nadzieję, że nie. A tutaj. No nie. Słuchajcie, ale zagrałem. Znowu podstawiłem to w 9 ruchu. Przecież jak amator totalny. No mat grozi wzięcie wieży. Po prostu pięknie, Krzysztof. No jasny gwint. Wiecie co? Można się tak wkurzyć. Grasz jak Cajmer totalny. W sensie mówię do siebie, co nie? Biorę tego konia. Nie, no wieża mniej. No, na litość boską. Na litość boską. A, spróbuję jeszcze tu oddać tego skoczka, żeby coś tam otworzyć, ale to już jest czysta rozpacz. No nie, no nie można tak grać. No nie można tak grać. No nie można tak grać. Żaden jeden. Nie można tak grać. Tam spróbuję jeszcze. O, jeszcze lepiej pograłem. Nie można w ten sposób tak grać. Taki ruch jeszcze grozi. No coś tam może się uda wyczarować. Ale się pilnuje gościu, widzę. Co ja mam mniej? Dwie figury, on nawet może tak plasnąć. Jestem przekonany, czy tak zbije, żeby sobie uprościć grę. No pewnie. Słyszał. Ależ jestem kretynem. Przecież tak się dać zrobić jak dziecko. Po prostu niewiarygodne. To jest niewiarygodne. Nie widzę takich prostych rzeczy, ale to jest frustrujące. Już po 9 ruchach można się poddać było, no. No to ja to mam wieżę i lekką figurę mniej w tym momencie. To na pewno wyjście z wora się nie uda. To gwarantuję wam, jeszcze porobię kilka ruchów oczywiście, bo tam szukam jakiejś opcji, no może coś tutaj plasnąć i tak dalej. No ale to nie ma znaczenia, bo nawet... A, no to tutaj to plasnę. Tym końcem to plasnę. Co on tego nie widział? No to nie ma znaczenia. No tutaj jest i tak już ciężko i krucho. Już teraz końcem mu tam podejść. Jak to teraz wygląda? Wieża? Nie, mam dwie lekkie figury mniej. I zero perspektyw. Tu też podstawiłem. Wieżą zagra tu. Aha, to będę miał tu plaśnięcie. Jeszcze człowiek próbuje, nie? Coś poczarować.
Masakra jakaś. Z powrotem. Tu pilnuję, to jest ważne. On zagra teraz tutaj. A ja będę musiał zagrać tak. No może zbić. On sobie może na takie rzeczy pozwolić. Ale tu już bicie może być trochę ryzykowne, mam nadzieję. Aha, widełki mi zrobił. Super. Nadzieja w czasie albo w pionkach, ale widzę, że już nadzieja znika we wszystkim. O tak, no. Kompletnie przegrany. Żebym ja miał jeszcze, powiedzmy, nie wiem, żeby on miał jedną figurę zamiast dwóch, a to już za duża przewaga. O, nawet jeszcze oddał. Nieźle. Też jest szybki pionkami, ale to dziwna decyzja jego. Może mam szansę. Chyba jednak nie mam szans. No, tutaj takie proste zamknięcie. Topa. Jeszcze tutaj podstawiłem na końcu. Dobra, nieważne. Mam się zrobić jak po prostu ostatnia. Kurde, wiecie co? Nie ma co oglądać. Czasem frustrujący jest ten turniej. Frustrujący, jak podstawiasz w taki prosty sposób. No dobra, to mówiłem na początku, że trzeba ze 3-4 turnieje rozegrać pewnie, żeby troszkę w rytm wejść, bo jak się robi dłuższą przerwę, to tak zwykle jest pewnie. Oglądamy Janka, bo tutaj będzie na co popatrzeć. Gra z Firudżą. Ja tak mam trochę gorszą. Trochę się broni. No nie, no ma przegraną. No oczywiście będzie... Jarek będzie tutaj próbował... Co? Będzie próbował coś jeszcze... czarować, ale zobaczcie, no na tym poziomie to już jest koniec partii. Też jest fatum Janka, co nie? Taki... Firuszcza sobie gra. Rzadko. Oj, wtopka, no. Za dobrze to wszystko stało. O, no cóż. Małe pocieszenie. Znaczy, to nawet nie jest dla mnie pocieszenie. Janek przegrał, ja mu kibicuję zawsze. Zobaczmy jakiegoś innego polskiego grajka. Co tutaj się dzieje, a młody nasz zawodnik ma niestety w topę. Aktywność króla w końcówce jest, jak widać, bardzo ważna. No i teraz ten król będzie ze sobą sobie po te pionki. Dokładnie. Szkoda. Szkoda, szkoda. Kurczy mi tej podstawki. No jak tak można? Osiem rund za nami, jeszcze trzy przed nami. Jakiejś tragedii nie ma, ale... No skosteniuk, dałem ciała. A tutaj to po 9 ruchach. Niewiarygodne. Ale powiem wam, z czego to też wynika. To wynika z tego, że ja na przykład nie trenuję sam dla siebie i zapominam troszkę wariantów. I potem są problemy. Tyle w temacie. Jak się nie gra regularnie, się troszeczkę nie trenuje, nie przypomina się rzeczy, to tak to niestety jest. Coś za coś, Krzysztof, coś za coś. A chcesz? Ach tak, każdy chce wygrywać, każdy chce walczyć, każdy chce robić jakieś fajne wyniki.
No, zwykle tak jest, no. Dobra, moi drodzy, już do Was tu wracam. Jakieś partie jeszcze są. Dwie panie się spotkały przy szachownicy. Remisik. Ha, po 8 rundach lekko jest. Znowu lekka przerwa. No tak. Turniej dla widzów, przypominam, będzie 3 czerwca w sobotę. Jeszcze tego nie ogłaszałem oficjalnie, ale już to mogę powiedzieć. Dla dorosłych widzów, moi drodzy, bo to będzie taki turniej bardziej nie na poważnie, tylko właśnie przy dobrych napojach, w miłej atmosferze, luźnej. Tak sobie to wymyśliłem i tego się trzymam. Więc zapraszam już do Olsztyna w tym momencie. Aczkolwiek będę to jeszcze oficjalnie ogłaszał, będę oficjalnie zbierał zgłoszenia. Maksymalnie pewnie 50 osób zmieszczę. Maksymalnie to już tak pod korek. Aczkolwiek towarzysko można przyjechać, nie trzeba grać, jeżeli ktoś nie chce. Zawsze będzie czas na zagranie partii towarzyskiej, później na spokojnie. Także wszystko się zdąży zrobić. Jasne, zapraszam. Zapraszam już dzisiaj. Ale będę to ogłaszał, będę to jeszcze ogłaszał. Okej, to coś tu nie odświeża. No, Firuja ma 8 punktów. Tilted Tuesday? Tak, można to nazwać. Okrutne to jest, no jak się przegrywa, to jeszcze w jaki sposób, bo wiesz, przegrać tak po walce coś tam, to jeszcze jak cię mogę, nie, ale przegrać w głupi sposób, to strasznie boli, to jest najgorsze. Ja nie mam pretensji do siebie o to, że przegrywam, bo po prostu czasem zwyczajnie partię, ktoś mnie zwyczajnie ogrywa, bo jest silniejszy i tyle. I wtedy w porządku, ale jak podstawiasz, robisz takie proste błędy, to jest aż takie frustrujące. Nawet zobaczcie, no ja jestem doświadczonym już szachistą, gram w szachy 100 lat, no, a nadal się pojawiały takie frustracje, powiedzmy, znaczy no, takie sportowe frustracje oczywiście, no, a co dopiero mają powiedzieć ludzie, którzy zaczynają, nie? Trzeba mieć trochę charakteru jednak do szachów i nie poddawać się oczywiście, nie poddawać się, dążyć do swojego upragnionego poziomu i to jest, myślę, najważniejsze. Ja też powinienem troszeczkę
inaczej do tego podchodzić. Znaczy, to jest też zabawa, no to jest taka złość sportowa, chwilowa, no wiadomo. Ale to jest takie uzależniające, powiedzmy, no taka adrenalinka i tyle, no. Bo inaczej bym w ogóle nie grał w tym turnieju, a się chce, co nie? Takie są szachy. Czy mógłbym pomóc z noclegiem w razie czego? No oczywiście, że tak, jasne, zawsze tam można napisać. Ale już ci teraz mogę powiedzieć, że możesz szukać sobie. Jest hostel Wysoka Brama, bardzo dobre miejsce, bliziutko wszędzie. To już mogę ci polecić przede wszystkim. Jest hotel Kopernik dosyć blisko. Trochę z wyższej półki. Ale jak coś, to pisz. No tak, bo zawsze robiłem szachusiów, w sensie zjazd szachusiów w piątki. Tym razem przyniosłem to na sobotę, bo nie każdy się oczywiście wyrabiał po pracy czy coś, a myślę, że w sobotę więcej osób ma szansę dotrzeć do nas, do Olsztyna Pięknego. No i tam zawsze fajna taka jest atmosferka, bardzo fajna. Fajnie też, że ludzie i ze Śląska przyjeżdżają z daleka. Miałem też gości z zagranicy swego czasu, 2 lata temu, więc też to było bardzo miłe. No i cóż, tak to fajnie wygląda właśnie, że ludzie się angażują jednak i przyjeżdżają. Także tym bardziej mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Dobrze. Czekam z niecierpliwością na kolejną rundę. No, co z tymi przerwami tak długo? Dlaczego to tak długo trwa? No ja wiem, że po 8 rundzie znowu coś sprawdzają, ale to jest strasznie długie. Symultana numer 2 w planach dla szachowych fundamentów, jeżeli pytasz o to, to tak. To oczywiście tak. Myślę, że już niedługo. Dobra, jedziemy. Troszkę też zwiększę tam czas. Myślę, że do 20 minut plus czas dodawany. Ok, przyjęty gambit hetmański. C6 i tak pewnie będzie grał. O, niech kombinuje. Też będę coś tutaj próbował. Ok. Tak, od razu, żeby to odbić. Co tutaj? No to bardzo ciekawe podejście. Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle w hetmańskim. Wow, nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Ale okej, okay, no normalna to jest oczywiście pozycja. Dobra, wzmocnimy tutaj sobie. Okej, okay, zastanawiam się, że tak nie zagrać. Aha, taki będzie strzał. Dobra, może tak po prostu, żeby gońca tu wstawić. Wyrównał gość tutaj. Zdecydowanie. A tak, można było też odejść w sumie. Dobra, bije pionkiem. No, izolowany pionek, trudno. Trudno się mówi. Zwiążę tam. Tylko Krzysztof, nie podstaw jakoś tak dziwnie. Nie podstaw. Ok, zagram tak, to on wróci tu. A jak tak bym zagrał teraz? Jedziemy. Dlatego, że on nie zrobił roszada. Powinien według mnie szybciej to uczynić. A tak będę miał opcję zbicia tutaj.
Albo w ogóle. Dobra, biję tak, tu naciskam. A, super, nie widziałem. Ok. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mam taki ruch i tu atakuję. To nie będzie takie łatwe jeszcze. A to i tak jest taka wyrównana pozycja chyba. Choć biorę pionki. Teraz to ustabilizuj i wytrzymaj, Krzysztof. Tutaj wrócisz. Będę bronił. Ok. No tak, zagram. Nie zbijam. Nawet tak. Dobra, to wracam tak. I tutaj wracam. No to mam pionka więcej finalnie. Jakoś tak się złożyło, że jednak pionek więcej. Dobra, hop. No to jak mi się uda wymienić hetmany, to będziemy w domu. Czy już jest dobrze? Co? Co on tak kombinuje dziwnie? Powiedziałem wymienić hetmany, nie? No trzeba się tego trzymać. Lecę i idę pionem do góry. To nic mi nie grozi jakoś chyba strasznie, jak mi tutaj ciabnie gońca. Znaczy też umiejętnie trzeba rozegrać oczywiście, prawda? Bo to nie można tak sobie klepać byle jak. Wieża D4, żeby B4 przytrzymać. Powoli te pionki muszą iść. Źle pograłem, przecież mi może zbić. Na A5 może mi zbić. Jasny gwint. Wiedziałem, że coś zaraz podstawię. Po prostu wiedziałem. Uff, idę tutaj, żeby mieć nadzieję jeszcze z tym pionkiem. No i odzyskał piona, no. Dobra, Krzysztof. Nie, nie chcę remisu, proszę pana. Nie chcę remisu, tu podstawiłem. Dobra, nieważne. Wyjście z wora trzeba zrobić, jak zwykle. Idziemy. On zablokuje. No ale tak, z pionka więcej zrobił się pionek mniej. No to jest niewiarygodne, jak ja gram w te szachy. Czekajcie, tu mogłem zagrać chyba też dobrze. No ale chcę przytrzymać. Uwolnić wieżę z obowiązku bronienia. Zagram tak. A, wymieni mi tak. A jak wymieni, król poleci szybko, co? Mam nadzieję. Już nie było wyjścia. A... jak grać teraz? O, rety, 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 Krzysztof, jak grać? Nie wiem, tak. Jak wymieni, to wymieni. Trudno. No, wymieni. Okej, idę królem. On daje szacha. Ja wtedy podchodzę królem szybko. On słabo gra, ja tego nie potrafię wykorzystać. Tu zaraz podstawię, tak czuję, że coś tu zaraz podstawię. Jak to dobrze rozgrywać? Muszę szybciej grać. Jedyna nadzieja to w tym czasie. Szach, dobra. Idę tak. No bardzo słabo gra. Znaczy ja to widzę, że on słabo gra, tylko ja nie wiem, czy ja to w ogóle dociągnę. A no właśnie, tam, tu. Muszę tak. Nie potrafię nawet tego, takiej rzeczy wykorzystać. Nie wiem, tak gram, bo już nie wiem co, gońca trochę otworzę. Taki jakiś dziwny ruch, powiem wam szczerze. Nie wiem jak to grać. Dobra, tak, żeby mieć nadzieję jeszcze w tych pionach. Okej. Okay. O, idę do góry. Idę do góry, to może być jeszcze dobre.
Tak, do góry, żeby nie było szachów. Do góry. Już się robi niby. A, tutaj. Co ja pograłem? Ale tak? Mogę tak? Nie wiem, czy mogę. Dobra, gram. A, no właśnie. Jedyna nadzieja to w tym pionku. Dobra, remis, no. Remis. W wygranej pozycji, jak zwykle. Jak zwykle. Gość grał słabo, słuchajcie. Ja to wyczuwałem w jego posunięciach. Jest coś takiego, że czujesz, że gość gra źle. Co nie? Znaczy gra słabo po prostu. A ty grasz, nie potrafisz tego wykorzystać. No to boli masakrycznie. A tak podstawiłem znowu taktycznie. No to znowu jest taktyka, co nie? Znowu taktyka. On tu miał lepiej i widać to było w tej pozycji. Ja czułem, że on ma tak przyjemniej, przyjemniej, ale tak. Co, konie 7? Konie 7 dobre było teraz, nie? W innej kolejności teraz tak zagrać. No właśnie. Też nie widzę takich odejść. On zagrał, no właśnie, grał słabo. I co on zrobił? Roszadę, teraz mam lepiej, co nie? Żeby czegoś takiego nie wygrać. Niewiarygodne. No dobrze, grunt, że dobrze nie przegrałem chociaż. Ale to boli, nie? Tu za szybko pionkami może. Może po prostu trzeba było próbować stabilnie figurami pograć, bo te skoczki są dobre oczywiście. To nie jest takie proste. Ale tutaj zagra teraz Mistrzostwo Świata. Patrzcie, wieża D4. No przecież, no. Dlaczego nie może odbić? No super zagrałem. Po prostu, nie wiem, jakiś lufcik zrobić, cokolwiek w tej pozycji. Przejść skoczkiem znowu. Takie proste ruchy figurą do przodu, do centrum. A tak tutaj, oczywiście jedyna nadzieja to w tym, że miałem tutaj wolniaka, ale... Tu podstawiłem znowu skoczka, co nie? Ale się o, zobaczcie, komputer nawet lubi takie posunięcia. Ciekawe. Teraz czarne mają przewagę. Niewiarygodne. Zaraz zobaczę szybciej, czy ja tutaj miałem coś w tej pozycji. Czy miałem coś, czy faktycznie nic. Nie zobaczę. O, kolejna pani. Dzień dobry, no. Dzień dobry, super. Super. Kolejna pani. Dobra, to nie jest pani. To nie jest kobieta, Krzysztof. To nie jest kobieta. To jest szachistka. Szachista. Szachista, ogólnie mówiąc, szachista. To nie jest kobieta. Graj twardo. I zdecydowanie. Ostro. Krzysztof, to nie jest kobieta. O, H3, widać, że już miękko gra. Widać, że już gra miękko, nie? To też się wyczuwa, słuchajcie. No, żebym nie powiedział tego za szybko. Wiecie co? Plasnę tu i zagram D5. Nie będę miał zamkniętego gońca. Aj, bicie pionkiem. To tak robimy. Aha, moment, tak. No dobra, gram tu, pozwolę jej zbić. Pozwolę jej zbić. Hetman E4 znowu. Ryzykowne debiuty gram. Jeszcze lepiej zagrała. Tak, odchodzę od razu. Aha, super. Muszę zrobić roszadę. Na szczęście nie tracę figury. Nie wzięła pionka. Bardzo ciekawe podejście. Ale bym podstawił. Dobra, tak. Przecież tu, aha, tu mam tak. No ale tak powinna zbić. Może cały czas to zrobić. Próbuję wymienić hetmany. I potem królem tędy przejdę.
Strasznie źle gram ten nowoczesny, no, nowoczesną dzisiaj. Tutaj będę chciał plasnąć. Dobrze, to jest zagrane, bardzo dobrze. Aha. To jest związane paskudnie. No tak. A może tu? Wygląda mega dziwnie, ale schodzę z wszystkich związań. I grożę takim ruchem chyba. Nie, nie grożę. Goniąc tak, to będę musiał tak zagrać tak. Król F5 wygląda dziwnie, ale może się trzyma. Tutaj. Dobra, gram tak. Ten skoczek zakała. Zakała rodziny w tej pozycji. Tutaj jakby się tak utrzymało twardo, ale w pionkach jak to jest? Mam coś mniej. Poczekajcie, on tu nie może plasnąć? Nie, no chyba nie mogła. Bronię, twardo bronię. Tutaj ten skoczek, co on chce zrobić? Nie wiem. Idę tak, może wymiana, może nie. Tutaj szach może nastąpić, ale nieprzyjemny szach. Ale ja zaraz, chwilę, ja nie muszę bić. Nie, muszę. Muszę bić to. Muszę. Próbujemy szczęścia z tej strony. Tak, zagra. No właśnie, pięknie zagrała. Pięknie zagrała i dobrze zagrała. To jest, no wiecie co, ja nawet... Chwila, ale to chyba nie przegrywam tego. Ona królem powinna podejść. Ależ mądrze pograła. Bardzo mądrze. O, bardzo mądrze. Chyba mam wtopę. Szacha jakiegoś. Mam przegraną. Mam przegraną. Cholercia. Mam przegraną. Tu powinna odejść i wygrywa według mnie. No albo tu. No dobra, tak. Tam ona wyrobi wolnego pionka. Tu mi wybije, tu zagra B3. Właśnie. Nawet jeszcze może sobie już tak zagrać, nie musi tu trzymać. No jestem tutaj związany jak baleron. Kompletnie. Znaczy, będę musiał tak zagrać. No muszę tak zagrać, bo nie mogę wymienić, wiesz, bo przegram. Wszystko walczę rozpaczliwie o remis. Aha, tu jeszcze zbiła, a to ciekawe. No tak, żeby trzymać piona. Aj, no, tu, aha, tu przegrano. Mam przegraną, czy nie? Mam, nie, mam, czy nie? Może nie, ale tu pionka chyba wyrabia. No tak, tu jak pionka wyrobi, to mam wtopę. Co ona wygrała? Aha, jestem poza kwadratem. Ale jaja. Ja pierdzielę. Nie no, dzisiaj kobiety mnie biją, nie? Coś nowoczesna mi dzisiaj nie wychodzi kompletnie.
Ale miękko gra, ona miękko zagrała, a ja tego nie wykorzystałem. Nie da się, słuchajcie, tak grać, to jest straszne. Będę walczył o 50% w tym turnieju. G4 każe grać. Jejku, G4 i bicie tutaj. No dlaczego ja nie widzę takich ruchów? To jest masakra jakaś. Jeszcze raz od początku. Niewiarygodne. Goniec F3. Dobrze zagrałeś. Bicie pionkiem. Dziwne zagranie. Skoczek C6. Nie wyczułem słabych punktów w centrum. No ten debiut jest niestety taki, że jest bardzo trudny. No i tutaj niestety no, trzeba się wykazać dużą taką umiejętnością gry w szachy. No jakby nie było. No takiego ruchu w ogóle nie brałem pod uwagę. Poszedłem na uproszczenia. I skoczek na C6 trzeba było grać, baranie 1. Skoczek C6, a nie tutaj. Stu... Kretino. Kretino bambino. Co? Nie zrobiłem roszady teraz? To związanie nie jest groźne jeszcze? No nie jest, no. Oczywiście, że nie jest. Nie, Krzysztof, musisz grać inaczej. H4, bardzo ładny ruch w sumie zagrała. Ale no w sumie dziwię się sobie, że nie zbiłem. Jak widać, komputer podpowiada. I tak. I co to jest lepsze o wiele białych? Ale czułbym się tu pewniej raczej. I co, bym zagrał jakoś takim se grał. A tam silnik mówi jedno. Nie można silnika słuchać zawsze. Czy ja tu miałem coś w tej pozycji? Jakieś wyjście z worka? Skoczek B8. Nie wpadłem na ten ruch. Już jest dobrze. Wyjście z wora. Tak. Skoczek C4 pokazuje, żeby co? Tutaj. Tak. I tu szach. Bicie, bicie. Już H8 zagrałem. Dobrze. E4. No tak. A wieża H5. To jest ta różnica, żeby teraz pilnować pionka wieżą. A ja gońcem. I w ogóle myślałem, że tylko trzeba odejść. A oczywiście taktycznie nie widzę. Ale zaraz, to też jest remis? Król H6 trzeba było grać. I wyjaśnić sprawę. I powiedzmy, idę na tą końcówkę. I co? Aha, i nic. Ale to ciężko tak policzyć. A faktycznie się chyba musi trzymać. Ciekawe. No trudno, no. Trudno się mówi. Ale tak jest lepszy wynik niż tydzień temu. A jeszcze jest jedna partia. Dobra, gramy, gościu. Ostatnia runda, co nie? O, Janek jest na trzecim miejscu i ma bardzo duże szanse na wszystko jeszcze. Ekstra. Bardzo dobrze, Janek. Ciśnij tam. Tak ci zagram. Ten ruch wydaje się dziwny, ale wiecie, ja chcę odpędzić gońca na złą pozycję i wejść skoczkiem na C3. I przytłamsić go w centrum. A, no to sobie goniec teraz sprytnie ucieka, okej. No to taki hetmański typowy chyba powstał, co D5. A to B3. Goniec B2. Normalne rzeczy teraz się dzieją. Z Niemcowicza przeszliśmy do hetmańskiego. Ciekawe. Tutaj. A to chlast. Nie wiem, czy to dobre, ale mi się podoba. Dobra, tak. Getmana chcę stawić tu. Naprawdę tak grasz? Dobra.
Okej. To widziałem. No to zbijamy i wchodzimy skoczkiem. Chcę zbicia, bo ten skoczek tutaj, tutaj, tutaj. Nawet jak nie tego piona zbi. O, to jeszcze tak zagrał dziwnie w sumie. Może i nie dziwnie, może to ja gram dziwnie. Dobra, tak. Tak, zagrałeś tu. Wchodzę tam, sobie wieżą za chwilę. Mam nadzieję. F4. Tak. Ten ruch jest dla mnie niebezpieczny. Ale też będę próbował tam coś matować gościa. No F3 oczywiście jakieś tam. Trzeba będzie uważać na wejście hetmanem na H3. No na pionka. No muszę tak. No i pytanie, czy on tu wejdzie. Zawsze mogę się obronić chyba tak królem jeszcze i wieża G1 na chwilę, ale też celuję tam w pionka. Fajnie jakby tak zagrał w sumie. Chyba wszystko wymienił. Ale też. No tak. Hetman D7. To bardzo blisko mata. Dobra, na razie zagramy tak, żeby zagrać po prostu tu. Król H8 nie ucieka od mata, przecież cały czas tu celuje. Dobra. Aha, taki jest ruch. Niebezpieczny. Ale chwila, a tu nie mogę, nie, tu nie mogę. No tak, to posunięcie jest niebezpieczne. Kurczę, przeoczyłem. Taki ruch grozi. Są dwie groźby jednak. A, tak mogę zagrać jeszcze. Tak mogę zagrać, żeby tutaj zagrać hetmanem. Dobra, to jeszcze jest jakiś ratunek. Mało co widzę. No właśnie, tak myślałem, że tutaj coś jest jednak. Dobra, muszę jakoś to grać. Oddać jakość. Nie mogę zbić skoczka, bo tutaj są maty. No właśnie, te motywy są straszne. Troszkę nie wyczułem tej sytuacji. No tak, muszę tak grać. No okej. I co wymienisz? Wymienisz. Dobra, może coś tu się jeszcze jakimś cudem. A to będzie ciężko. Pionka tutaj mata nie ma. Aha, tutaj jest mat. Super. Już jest po ptokach. Wieża D3 jeszcze wchodzi. A to jeszcze takie ruchy mam. Aha, taki ruch. Ale sprytny jest. Ale bardzo ładne posunięcie zagrał. Co ja mam? Tak. No to i tak wieża D3 wchodzi już po mnie. A, Ewa. To pograne. Ale dostałem baty dzisiaj, słuchajcie. No coś jednak jeszcze, czegoś jeszcze brakuje. Czegoś jeszcze brakuje.
ma co grać. Zwiąże mnie. Tyle. No właśnie, bicie jest najprostsze. No cóż, 4,5 punkta, mało, mało. Szkoda niewykorzystanie szansy z Kosteniuk. Jakieś głupie podstawki. Jakieś wyjście z wora. Nic dzisiaj specjalnego nie było niestety. Nie jestem zadowolony, powiem wam szczerze, ale przynajmniej cieszę się, że dokończyłem turniej. Może następnym razem będzie lepiej. Dzięki w ogóle za wasz czas. I co? Będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się.